Cześć, witajcie, tutaj Miłosz w kolejnym vlogasku na moim kanale. Dzisiaj chciałbym sobie pogadać o nowym piosence Eweliny Lisowskiej, czyli T-shirt, który już w tym momencie budzi kontrowersje, bo mamy osoby, które interpretują tekst, że on jest... Dobrze sprawdzam się, gdy jest słońce i pada deszcz. Jakby to nazwać? Szowinistyczny, straszny... Traktuje przedmiotowo kobiety i traktuje je tak źle, że nie wiem, bulwersuje na przykład moją partnerkę, która siedzi tam. I tak bardzo ją bulwersuje, że ona ma ból dupy i ona mi mówi, że to jest gówno, a ja na przykład przy tej piosence tak kręcę tyłeczkiem. I już tłumaczę, dlaczego moim zdaniem ten teledysk jest fajny i bardzo dużo aluzji, tylko trzeba po prostu zrozumieć, że... T-shirt to jest takie określenie, może na przykład jak to określamy, że po pierwsze ona chce być. Czyli usłyszymy, że ona chce. Czyli jak to można łatwo zinterpretować w tekście, że nie uważa, że wszystkie kobiety, tylko że ona, jako ona chce być. Czyli to wystarczająco mówić, że nie kieruje to do całej ilości kobiet, nie każe, że każda kobieta w tym momencie będzie rzeczą. A po drugie, określenie rzeczy to jest tylko po prostu aluzja do tego, że chce być jak koszulka, a każdy nosi koszulkę codziennie, praktycznie cały czas, więc... czy to jedną, czy to drugą, ale mniejsze znaczenia, tylko że chcę być twoją ulubioną koszulką, czyli najprostszy sposób interpretacji, boże ludzie, że po prostu ona chce być zawsze przy swoim facecie, ale trudna interpretacja. Ale no, żeby nie było też, żeby nie powiedzieć, jeszcze mamy tutaj cukierkową taką otoczkę, że pani Ewelina Lisowska sobie grzebie w babeczkach i tak dalej. No ja na to no, nic nie poradzę, że ona takie ma jakieś chore fantazje na to i to może podać u części widowni, nie wiem, bulwers, bo ja osobiście widząc jak ona grzebie w tych ciasteczkach, to ja czuję osobisty... smutek w sercu i już robię pozew zbiorowy, żeby ciasteczka jej odebrać, bo ona nie umie piec. I biedne ciasteczka się marnują, kiedy można byłoby je skonsumować. Ale no wiecie, tak naprawdę to jest chyba ode mnie na tyle, bo już nie mogę więcej rozwijać się o tym teledysku. Moim zdaniem jest fajny, moim zdaniem można fajnie przy tym pokręcić tyłeczkiem, ale niestety jak ktoś nie umie połapać aluzji, tylko patrzy na to zero-jedynkowo, no to może spojrzeć, że ten teledysk no niestety tak trochę jest szowinistyczny, no bo porównywanie kobiety do t-shirtu, to nie wiem, wrzuci mnie do piwnicy i zostawi, albo dopasuje się. To wcale nie jest aluzja do seksu. Wcale. Wcale, nie? Pozdrawiam ci wszyscy, którzy jeżdżą dziewczynami po lasach i się giżdżą. No tak niestety trochę. No ale no wiecie, no tak naprawdę to jest tyle aluzyjny teledysk, który będzie kontrowersyjny. Jak znam życie, będą... pani Ewelina będzie wylądować na pudelku, jak to internet ją hejtuje, jak ludzie ją hejtują. Paweł Łopydo już zdążył nagrać swój przepiękny dla moich uszu czepialstwo, nie wiem, z t-shirtem i tak dalej. Oczywiście lovcię cię, Pawle. O, dobrze. No i w tym momencie ja już się będę z wami naprawdę żegnać. Jeżeli wam się podoba ten materiał, zostawcie łapkę w górę. Jeżeli wam się nie podoba, zostaw łapkę w dół i sobie cześć, nie wracaj, żartuję. I pamiętajcie o subskrypcjach, bo to jest ważne, żeby mój kanał się rozwijał. Więc cześć, do następnego materiału.